23 czerwca 2013 roku to dla Elblążan bardzo istotna data. Wybiorą wtedy nowe władze Elbląga. Wybór niezwykle trudny i ważny. Mieszkańcy będą wybierać prezydenta spośród 10 kandydatów. Natomiast chętnych do Rady Miejskiej jest prawie 500. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 8 do 22. Budżet obywatelski okazał się strzałem w dziesiątkę. Został pochwalony nawet przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wygląda na to, że taki budżet pojawi się także w innych miastach. Pracownicy DKS-u powiedzieli mi, że dzwoniono z Urzędu Miejskiego ze Szczecina, pytać się jak to funkcjonuje, jakie są zasady tego wszystkiego. Zasady bardzo proste. 2 miliony z miejskiej kasy zostały przekazane do dyspozycji mieszkańcom. Były pomysły, a potem głosowanie. Wygrały najlepsze projekty. Pierwszą zrealizowaną inwestycją jest kreatywne podwórko przy ulicy Teatralnej. Najważniejsi eksperci swoje oceny już wystawili. Na skali od 1 do 10 oceniam na 10. Bo tu można się bawić, różne rzeczy robić. Przychodzić, kiedy się chce. Z kolegami będę się bawił i będę tu robił, będę się chustał. Dla małych jest, dla większych jest kosz, jest tam ping-pong. Starsi mogą posiedzieć, jest naprawdę rewelacyjne. Już korzystamy od kilku dni. Założenie było takie, żeby nieco starsi mieszkańcy też się tu odnaleźli. Też możemy trochę na powietrze, bo tak to trzeba było krzesło wynosić i siedzieć. Jeszcze pół roku temu każdy zamykał się w swoich czterech ścianach, a teraz widać to, co widać. Inny naród, inne społeczeństwo. Dzięki pierwszemu budżetowi obywatelskiemu zostanie zrealizowanych kilkanaście inwestycji. To oczywiście nie koniec, bo wnioski do drugiej edycji już zostały złożone. To już kolejna inwestycja. Co prawda nie z budżetu obywatelskiego, ale bardzo ważna i długo wyczekiwana. Elbląg może się pochwalić skateparkiem. To na razie testy, bo oficjalne otwarcie przed nami, ale już wiadomo, że jest tu wszystko to, co dla miłośników sportów ekstremalnych niezbędne. Jest naprawdę w porządku, bardzo ładnie się nim jeździ, płynnie. Wszystkie przeszkody są dobrze zaprojektowane, wszystkie kąty są dobre. I to, co również niezwykle ważne, czyli bezpieczeństwo. Pokusiliśmy się o to, żeby zdobyć certyfikat na ten obiekt. On jest sprawdzony przez Stowarzyszenie Inżynierów, którzy zajmują się takimi obiektami, także spełnia wszystkie normy i tu czujemy się bezpiecznie. Skatepark ma być dostępny dla wszystkich. Chęć korzystania już deklaruje kilkadziesiąt osób. Mówią, że czekali na to wiele lat, że w końcu mają miejsce dla siebie. Najważniejsze w tym sporcie jest adrenalina. To daje chęci do życia, można odpocząć po pracy. Oderwać się od wszystkiego. Miłośników takiej adrenaliny miasto zaprasza na plac między ulicami Mickiewicza i Żeromskiego. Na koniec jeszcze jedno zaproszenie, do Elbląga oczywiście. Pierwszy raz miasto będzie można zwiedzać razem z legendarnym piekarczykiem. Wystarczy mieć tablet lub smartfon. Można ściągnąć darmową aplikację i przewodnik oprowadza po starówce, opowiada o zabytkach i jest taka ścieżka wytypowana, ścieżka piekarczyka. Po już zaledwie po 60% można otrzymać i zdobyć certyfikat. A teraz mała próba. Brzmi to tak. Ścieżka kościelna, wąska uliczka pomiędzy kamienicami z rozpiętymi licznymi ceglanymi łękami, zwana kiedyś drogą ciał, ciasnym zaułkiem. Do 1945 roku łączyła 3 staromiejskie kościoły – Świętego Ducha, Świętego Mikołaja i Kościół Najświętszej Marii Panny. To nie jedyna nowość, bo w Elblągu powstała mapa miejsc przyjaznych dzieciom, rodzicom i kobietom w ciąży. Jest już na niej kilkadziesiąt miejsc, w których rodziny będą czuły się komfortowo, dzieci nie będą się nudziły. Podczas wizyty na starówce warto też zajrzeć do bramy targowej. Codziennie coś się będzie działo. W bramie, przed bramą będą animacje, będą zabawy, ale w samej bramie również czekają niespodzianki na najmłodszych. Naprawdę warto tu zawitać, tym bardziej, że w kalendarzu zapisanych jest mnóstwo ciekawych wydarzeń kulturalnych. Dlatego miasto promuje się m.in. na Mierzei Wiślanej hasłem Elbląg, atrakcje są blisko.